Witam wszystkich zagorzałych fanów World of Tanks, z tej strony nowa z Dorzec21, a ze mną dzisiaj jest Jedi. Siema, Jedi Ark z tej strony. Mówisz szóstką? No Hellcat, nie. Tak, jak ja tu znajdę jakąś szóstkę, jest Shermanik. O, grubo będzie. No. Zapomniałeś wspomnieć, że ogólnie zaczynamy tym filmem serię plutonów polskich brygad pancernych, gdzie będziemy zarówno pokazywać różne triki strategiczne, jak i po prostu dobrą zabawę i zwykłą grę. No, jakby to powiedzieć, to nie będzie coś na sucho, że my będziemy tam tylko tak siedzieli, gramy. Tylko uprzedzam, to nie będzie tylko takie coś, tylko będziemy jeszcze sobie kawały opowiadać, więc w przyszłym odcinku się spodziewajcie. Do wcipu. Niestety, przygotujcie się na to, że to będą suchary na poziomie najedzenia się całej wioski w Afryce, więc spokojnie. Tu gdzie jedziemy? Ja jadę na lewo, tam turbo spoto robić. Ja coś aż jeszcze sobie popatrzę, gdzie pojedzie Kawynnes. Ja nie mam XVM-a na tym kompie, więc nie powiem ci. No ja też nie wiem XVM-u, bo ta przecież tych drużynówek, nie? Nie wiem, czy no nie to wiem. Naprawili. Ja znalazłem moda z XVM-em, który działa na drużynówkach i ogólnie to jest paczka modów, co nie tam wrzuciłem na naszym TS-ie. W upload download jest podpisany XVM działający 7x7. No i tam masz instalkę i sobie wybierasz właśnie. Tu aktualnie na tym kompie jak jestem, to gram na łysym wocie, a na tamtym mogę celownik, muzykę, silnik działa, XVM i tak dalej. Tylko już teraz chyba się to działanie opłaca, bo już to wszystko wprowadzili, nie, że to słychać. Znaczy, wiesz co, jest różnica, powiem ci. Rzeka Peurowa, Tiger P, porażka. Bo tam nie wyszło. No, bym teraz się dziwić, dlaczego tu jest, wyskakuje mi to. Ja mod, który mi poszedł, mogę sobie oddalić, przybliżyć na 50%. Bardzo fajnie. Jedi sobie zrobi pierwszego fraga. Cisnę skrzynkę na listy. Dla niewtajemniczonych Panzerschwilen 4C. Ja nie będę obojętny i też coś na szybko coś zrobię. Konwenanter widzę na poziomie z nim. Tylko pajki u nas są. Dwie piątki i dwie szóstki, nie? No i u nas jest mało. No u nas ten Heiwi, ja jako szósty. Ła, jedzie do nas kolejny Tedek, nie? I ten. Widzę. Słuchaj, ja tu sobie pojechałem na turbo spota, a tu patrzę, dwa ciężary dojechały do mnie z portem, szóstka i ten, i PZ4-3. O, wykorzystuję. Ale za to szybko. Za to na bazie jest turbo rush zrobiony, więc... Spoko, my tutaj ciśniemy, a ty ten, dwójkę, nie? Ja nie będę obojętny, jako że tam nie będę, że nie ubiję. Ojej, to nasz kod. O, warto! Ha! Na farcie grasz. To jest skill! No skill, pa! O, ty, powinienem czołgić specjalista, nie? Bo to jakiś turbo franek za mną stoi, którego nie widzę. I jest, ja już fraga mam. Fuck, nie! I zajerwa im fraga. O, mam 60, tak. Mm.
Przecież to ja mówię, będzie ten, bo ja też w obronie, nie? A tu się okazuje, że fraga mi zarąbali z powrotem. Nie martw się, sobie ze 150 zaraz nie poradzi. Nie, bo wtedy jeszcze ja potrzebuję mega. Kurde. Zapomniałem, że kawujka z trolem jest epicka. A ty sobie popatrz. Szybko się odwraca 150? Co? Fajnie, szybki ma obrót wieży 150? To jest to chyba stokowa wieża, to mam wolny. Czekaj, aż tu patrzę. Szybki. Ale chyba mu szkodziłeś wieżę. Mówiłem, chciałem przeprowadzić właśnie za takie te fiski, co są. Ale to mi moja myszka chyba nie łączy. Nie mam do tego myszki włączone. To jest 3 bi, panie! Wow, magazyn! A wieża, kurde, masz ten. Nie, kurde, tylko na wieży jest znak Spidermana. To nie jest Spiderman! To jest Prodigy. Żeby nie zarzucili nam potem pseudo reklamy. Dobra. Gdzie był widziany KW2 i Hetzer? Tu. O, tu. To punkty zajebistości trzeba zrobić. Ładnie, aha, bo tego domku nie da się rozwalić. No. Jaki fart. Ja sobie wezmę podgląd z góry, nie? Aż muszę to zobaczyć, jak to wygląda. A ten BDR co, na strzała się szykuje? Właśnie nie wiem. Ła, podjechał. Krótko mówiąc, GG, panowie, GG. No. Milordzie, to była dobra bitwa. O, dziękuję. Nawet gwiazdkę zrobiłem w nagrodę i dostałem współczynnik doświadczenia załogi razy 2. Nie, też dostałem. I dostałem jeszcze strzec pancerny, strzelec wyborowy i odznaka drugiej klasy. Dobra, już się tak nie podniecę. Yeah. Chciałem zobaczyć, jak z Damgiem. O, jestem królem Damga. A ty mnie widzę, długo goniłeś. A za tym co proponujesz? Ja proponuję pojechać jednym wyższym tierem, Hatekiem. Hatekiem? Dostosuję się, milordzie, dostosuję. To gdzie panie jedziemy? Aaaa! Czekaj, zobaczę gdzie nas rzuci i powiem. No obstawiam, że miasto. A co, KW3? Dobra, lecimy na miasto.
oni potęgi za dużej nie mają, ta A4-4 może trochę narobić problemów. A to jest podobne, jakby to powiedzieć, do Foka 9 tieru, to ma wieżę z tyłu, nie? Więc to się spokojnie może nawalać. Nie ma 180, nie ma 360 stopni. Chyba ma właśnie coś w okolicach 180-200. No. Czy nawet 160? I nie rozumiem, dlaczego Cromwell, nie, i Foka 3000 NP i reszta medów, nie, jadą razem z nami. No bo chcą być katekami. Jakie masz przeładowania na topowym dziale? 9,84. A ja mam 8,25 bez dosyłacza, nie? Jazdo. Jednym słowem, w ciągu kiedy typ będzie przeładowywał na pewno jeden strzał, to ja zdążę oddać sami z dwa. Tam sam pojechał na tego komuja? A, no, już się rozpędził. Fajnie. Widziałeś to? Tak. Już celuję tam. Ale patrz, ile tam hateków się narobiło. No co to jest RL, to mamy za zaproszenie na pierdnięcie. KWN. No co nam jeszcze może tam zaszkodzić? To jest KWNS KW3. Ja potrzebuję. Jak na razie to ja za dużo nie zrobiłem. Dałem dwa strzały i z tego prawie nic nie zrobiłem. Na wsparcie. Ja coś na to KW3 wymienię. Gąskę mam uszkodzoną. Gąska. Fajnie, kolejny raz gąskowany. Fajnie. Promkę trzeba zbić. Rajne jest jakieś, nie ma. Pamiętajmy o tym, że tam po prawej jeszcze jest kometa jedynka. Jej istą się zajmę. Dobra. Jedną peskę dostał. Bardzo ładnie. A dziękuję. Dobra, tam miałem no tego ja zakopuję, nie? Ja pomogę im tutaj ten... z tym kometem, bo coś im tutaj nie, za bardzo nie idzie. Będzie KW1 z nich, no. No będzie tutaj pomiędzy budynkami będzie. Cztery HFK mają, nie? Ale gdzie on ostatnim razem był? No właśnie tu, gdzie ja. No to jeden z posełem musiał spieprzyć na dół, nie? Nie wiem. Co to, lag? Co jest? O co ci chodzi? Ty w budynek wjechałeś.
Dobra. Ale jaja. Szybki reset. Nie wiem, gonić go tym KW1-kę. No i żeby mnie nie zdjęli, bo mam szybki reset gry. No coś ci powiem, że ściągną go, bo zostało mu 176 HP, nie? Już go goni Fox 1001P i IS. Jeszcze mamy 4 fragi, nie? Do zrobienia. To są wszyscy AFK ponoć. Za to sorry, ale... Grę wywaliło i ładuje drogę. Za to sorry, bo tam mi to, że takie wspomaganie już od da XP-ka już nie ma, więc niestety takie zapięcie mi wyskakiwało czasami. Co, już się zalogowałeś, czy nie? Czekaj! Dlatego nie lubię tego kompa, bo już czwarty raz mi grę wywaliło. Na moim się to w ogóle nie zdarza. No kurde, gdzie też maciarze są? Poczekaj, mam telefon. Właśnie widzę AFK. A44 staną sobie na górce i się cieszy. Dawaj szybko, bo... ten... ładuje. Grę mi ładuje. Jeszcze telefon do mnie był. Ciebie tu będę się starał jakieś ich przytrzymywać. Czytuję grę. To może w tym czasie ja zrobię specjalistę. Spoko, dobra, wczytuję mnie do bitwy. No nie, już nie zdążę dojechać. Nie zdążę, ale przynajmniej zobaczę, czy mnie ubili. Nie, żyjesz. O, wjechałem w budynek. Kurwa, da coś robię oślejny. No, zobaczymy, czy mi się uda. No, padłem. Widzisz, gdyby mi nie zresetowało, to byś nie zginął. Je tam. Sorry ludzie za to, że za film mówiłem, ale to mówiłem do brata. To co, Jedi, po tym meczu już chyba koniec, nie? Tak, bo ja muszę powoli się zmykać stąd i jechać do siebie. To co, może jeszcze dzisiaj jeden pluton zagramy? Oczywiście, tylko proponowałbym później, najlepiej wieczorem. Bardziej ogarnię to. I wtedy przygotujemy paczkę super dowcipów. No, to fajnie, nie? Haja. Zatem z naszej strony to wszystko. Grał z wami Jedi Ark i Dodge 21. Do zobaczenia, nara. Nara.